żeby dobrze inwestować. Jak myślisz, ile potrzeba danych, informacji, analiz, żeby podjąć dobre decyzje? Pewnie myślisz, że mnóstwo, bo świat gospodarczy ciągle się zmienia. Jednak większość z tych informacji dla twoich decyzji inwestycyjnych jest bez znaczenia i nadaje się tylko do śmietnika. I w związku z tym, z tymi informacjami jedyne co trzeba zrobić, to po prostu wziąć i wyrzucić do śmieci. A zostawić tylko te najważniejsze. O tym, które informacje są najważniejsze i mają największe znaczenie dla Twojego portfela, powiem Ci w odcinku DNA Rynków. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku DNA Rynków o niedźwiedzich przysługach dla rynków, dla inwestorów i dla Twoich pieniędzy jeżeli część tych pieniędzy masz na rynkach, albo zastanawiasz się, czy zainwestować Koniecznie powinieneś zobaczyć ten odcinek do końca, bo będzie o świętym Mikołaju. Zatem zaczynamy! Jak wspomniałem w tym odcinku DNA Rynków będzie o Niedźwiedzi i Przysłudze i taki jest też tytuł tego odcinka. Jak widzisz, jeden z Niedźwiedzi ma spotkanie z świętym Mikołajem. Co to konkretnie oznacza dla Twoich pieniędzy, dla inwestycji i dla rynków? O tym dokładnie w tym odcinku, ale o tym na końcu, bo wcześniej powiem Ci co dalej się dzieje z wojną handlową i czy powinieneś się nią przejmować, będzie o zaskakujących konsekwencjach decyzji Fedu, czyli o obniżkach stóp procentowych, których nie jesteś świadomy tak samo, jak ja nie byłem jeszcze niedawno. Na co uważać, inwestując w nieruchomości, bo piszecie, że to ważny temat, a także o tym, jakie dołki wyznacza polska gospodarka. No i czy na świętach, czy na rynkach będzie rajd świętego Mikołaja. O tym wszystkim w tym odcinku. A jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków i kolejnych ważnych informacji dla giełd, gospodarek i dla Twoich pieniędzy, Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał DNA rynków, taki mały guzik subskrybuj wystarczy, żebyś był na bieżąco i wiedział o wszystkich najważniejszych informacjach bez zbędnego szumu. To teraz zobaczmy, jak bez zbędnego szumu trzeba spojrzeć na rynki. Zacznijmy od tego dużego tematu, czyli dokładnie od wojny handlowej. Z pewnością wiesz, że wojna handlowa to wojna w tej chwili. Między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, które to przepychają się o palmę pierwszeństwa, kto będzie globalnym hegemonem w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Ale, choć większość inwestorów i rynków ciągle żyje tymi informacjami, ja mam dla Ciebie konkretną i jasną informację. Wojna handlowa, moim zdaniem, jest już bez znaczenia dla rynków. Wydaje mi się, że można ją wyrzucić z rozważań odnośnie inwestycji, czy zainwestować teraz, czy jak się dogadają, a może później. W tej chwili już jest to tak przejedzony temat przez rynki i uwzględniony we wszystkie możliwe sposoby, że nie będzie to miało znaczenia dla długoterminowych trendów na rynkach. Krótkoterminowo może trochę potrząsnąć w górę lub w dół, ale w długim terminie nie będzie to miało znaczenia. Co zatem będzie? Miało znaczenie e, dokładnie poziom e, chińskiego juana i amerykańskiego dolara. Jak możesz zobaczyć na tym wykresie, w ostatnim czasie ten kurs kręci się w okolicach 7 i myślę, że to jest kluczowy poziom, nad którym trzeba się zastanawiać, czy rzeczywiście to jest pułap, który sprawi, że Chiny będą dominujące, jeżeli będzie poniżej, albo jeżeli Stany będą dominujące i to będzie powyżej tych 7 juanów za jednego dolara. W tym momencie zdecydowanie bardziej na ten wykres i na to, spoglądałbym w kontekście inwestycji, no bo w dół będzie znaczyło dobrze, w górę będzie znaczyło też dobrze, ale dla kogo innego. W górę z pewnością dobrze dla dolara, w dół dobrze dla rynków wschodzących, czyli m.in. dla takiej polskiej gospodarki. Dlaczego też uważam, że wojna chińsko- Amerykańska zmierza ku końcowi, w zasadzie ku końcowi znaczenia dla rynków, no bo w ostatnim czasie bardzo trudno o dobre dane ze Stanów Zjednoczonych. Jak możesz zobaczyć, sprzedaż po lewej stronie, produkcja po prawej stronie, to konkretnie dane z amerykańskiej gospodarki, które, no bądź co bądź, jakoś specjalnie nie zaskakują, a przynajmniej nie pokazują dobrego trendu. Jedno i drugie dość wyraźnie pokazuje, że amerykańska gospodarka ma więcej kłopotów niż korzyści z tej wojny handlowej. A zatem wniosek, myślę, jest konkretny jeżeli myślisz teraz o zainwestowaniu w amerykańskie spółki albo w amerykańskie fundusze. Inwestująco na amerykańskim rynku, bądź bardzo ostrożny. Jestem mocno przekonany, że w tej chwili to już jest koniec tych dynamicznych zwyżek. I oczywiście nie znaczy to, żebyśmy się dobrze zrozumieli końca absolutnie wszystkich zwyżek. Rynek może rosnąć zawsze jeszcze długo, ale na ten moment byłbym szczególnie ostrożny i raczej wstrzymał się z większymi decyzjami odnośnie zaangażowania na amerykańskim rynku. Szczególnie, że druga strona tego konfliktu, chińska, wcale nie jest w lepszej sytuacji. W Chinach także coraz. Słabi, co możesz zobaczyć na tych dwóch konkretnych wykresach. Chińska produkcja, to widać w tym miejscu, ma też dalej swoje problemy bo już wzrosty rzędu 7-8% są zdecydowanie dawno za nami, a z drugiej strony chińska sprzedaż też możesz zobaczyć, że ma swój problem w postaci tego, że jest coraz słabsza. 7% to choć w takiej polskiej gospodarce byłby świetny wynik, no to jak możesz zobaczyć w tym miejscu, te 7% w ostatnim czasie to zdecydowanie słaby wynik dla drugiej najważniejszej gospodarki na świecie. No i jaki stąd wniosek inwestycyjny dla Ciebie? Gdy inwestujesz w rynki wschodzące w tej chwili, czyli na przykład Chiny, Rosję, Brazylię albo w taką Polskę, uważaj na spadki. Dokładnie to samo pokazał nasz indeks DNA koniunktury, który już za tydzień będziemy znowu publikowali na początku grudnia. Szczególnie polecam Ci jego uwagę, bo wyraźnie pokazujesz na polskim rynku. W ciągu najbliższych 3, 4 miesięcy nie spodziewałbym się fajerwerków, co też widać na dużo większych rynkach, na przykład na tym chińskim. A teraz przejdźmy do tej ciekawostki, która... Wydaje się mało oczywista. Mianowicie, z pewnością pamiętasz z ostatnich odcinków DNA Rynków, gdy mówiłem, że Fed obniża stopy procentowe, aby pobudzić amerykańską gospodarkę. I to się zgadza, ale ostatnie badanie, które spotkałem w Deutsche Banku, pokazuje, że gdy Fed obniża stopy, raczej gdy drukuje pieniądze, to stopy na rynku, czyli koszt pieniądza na rynku rośnie, stąd jest konkretny wniosek. Ogólne przekonania o inwestycjach bywają mocno błędne, bo rzeczywistość się rozjeżdża, a to rozjeżdża z oczekiwaniami. A to, co możesz zobaczyć na tym wykresie, to dokładnie informacja o tym, że w sytuacji, kiedy Fed tylko myślał o tym, żeby zwiększać swój bilans, czyli drukować więcej pieniędzy, stopy procentowe rosły. Jaki stąd jest ważny wniosek dla Twoich inwestycji? Bardzo konkretny. Zobacz, słabsze dane ze Stanów, słabsze dane z Chin. Fed niby chce pomagać, ale... Choć teraz będzie trochę drukował, trochę pomagał, obniżył stopy, to w praktyce oprocentowanie obligacji powinno zgodnie z tą ideologią wzrosnąć. A więc rynek obligacji też nie będzie taki super bezpieczny. A więc inwestorzy znajdą się trochę w potrzasku. Ci, którzy inwestowali ostatnio w obligacje, super udawało się zarobić. Ci, co w akcje, udawało się zarobić, a tymczasem. Dalsze perspektywy tych wzrostów są bardzo, bardzo wątpliwe. I jeszcze jeden kamyczek do ogródka amerykańskiego spowolnienia. W Ameryce, mimo tych rekordowo niskich stóp procentowych, której dostępności pieniądza, w praktyce, jak możesz zobaczyć na tym wykresie, wcale nie ma więcej chętnych do pożyczania pieniędzy. Konkretnie widzisz w tym miejscu, że liczba banków chętnych do pożyczania i liczba banków zgłaszających większy popyt na pożyczki jest. Dość niska, powiedziałbym nawet, że niska jak w dawnych, gorszych, recesyjnych czasach. To dość dobry, wyprzedzający wskaźnik, jeżeli chodzi o amerykańską koniunkturę, więc tym bardziej e, bym, jestem przekonany, że mamy koniec amerykańskich zwyżek, tych dynamicznych. E, chcę, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To nie koniec wszystkich zwyżek i na początek Armagedonu. Nic z tych rzeczy, te dane tego nie zapowiadają, ale sugerują, żeby teraz być rekordowo ostrożnym, a jeżeli masz już jakieś zyski, to przynajmniej część z nich przed końcem roku schować sobie do portfela, bo skoro minęliśmy szczyt wzrostu gospodarczego, to najbardziej preferowaną klasą akcji powinna być gotówka. Ta gotówka, mam nadzieję, że w Twoim portfelu się znajduje, bo przyda się na te tańsze zakupy. I jeszcze co do zakupów. Ostatnio bardzo wiele osób z Was pyta, co z nieruchomościami. Czy da się zarobić, czy jeszcze kupować, co dalej z nimi, czy dynamika zwyżek będzie taka sama. Na polskim rynku nieruchomości, przyznam szczerze, nie czuję się ekspertem. Zdecydowanie za mało o nim wiem, ale wiem, że na rynku nieruchomości w sumie na świecie bywają bardzo podobne trendy. I stąd chcę Ci pokazać wykres cen, a w zasadzie dynamiki zmiany ceny nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. To dokładnie rynek, co do którego jestem przekonany, że jesteśmy mniej więcej o półtora roku. W przesunięciu, czyli my jesteśmy trochę do tyłu, a ten amerykański rynek trochę do przodu. Tu jest dynamika zmiany ceny mierzona indeksem Case Schiller, takim dobrym wskaźnikiem tego, jak się zmieniają ceny amerykańskich domów. I chcę Ci pokazać konkretnie jeden moment, że nadal dynamika tych cen, czyli wzrosty są dodatnie, ale to już nie są takie zwyżki jak przez ostatnie 4 lata rzędu 5-7%. Wręcz przeciwnie, teraz jesteśmy gdzieś na poziomie wzrostu o 1,5-2%. Dlaczego myślę, że to ważne dla Twoich inwestycji? Ano konkretnie dlatego, że polski rynek uważam, że jest, nieruchomości jest mniej więcej w tym miejscu, co po prostu oznacza, że mamy przed sobą jeszcze kwartał lub dwa dynamicznych zwyżek, tych, które są obecnie, a potem dokładnie zobaczymy w polskiej gospodarce i w polskich nieruchomościach takie spadki dynamiki cen. No, i teraz dlaczego myślę, że to jest istotne dla Twoich inwestycji? Bo w Polsce trwa boom nieruchomościowy. Na tym wykresie widzisz wyraźnie, ile mieszkań oddano do użytku, a ilu mieszkań rozpoczęto budowę. We wszystkich tych przypadkach widać wyraźnie, że w ostatnim czasie mamy rekordy. Skoro deweloperzy widzą zainteresowanie rosnącym popytem, chcą dostarczyć więcej nieruchomości, no i chcą na tym więcej zarobić, to Ty możesz być tym, który zapłaci za to najwięcej. Chcę Cię delikatnie przestrzec, że ceny nieruchomości, co prawda w ostatnim czasie rosną mocno, ale moim zdaniem należy spodziewać się dokładnie tego samego co w amerykańskich nieruchomościach, a przynajmniej w kontekście zmiany cen tych nieruchomości, czyli dokładnie jeszcze kwartał, maksymalnie dwa, a potem zobaczysz dynamiczny zjazd to nadal mogą być wzrosty, ale wniosek jest taki, abyś nie oczekiwał żadnych kokosów z tego rynku nieruchomości. Dlaczego to ważne? Bo Wielu z Was ucieka w nieruchomości przed inflacją, która to w tej chwili w polskiej gospodarce kreśli dołki, a w zasadzie uklepuje dno. Na tym wykresie widzisz inflację w Polsce, która dokładnie w ostatnim czasie sięgnęła celu Narodowego Banku Polskiego, czyli, tak, tak, pewnie doskonale wiesz, 2,5%. I te 2,5%, moi drodzy, to myślę, że na razie dołek, więc to, czego należy się spodziewać, to inflacji, która będzie rosła. To ważne, jeżeli trzymasz tylko gotówkę. Niestety trzeba się przeprosić z tym, że na samej lokacie, na samej gotówce niestety w najbliższym czasie nie da się dobrze zarobić, ale myślę, że lepszy mały zarobek niż większa strata. A jak widziałeś na początku, część informacji dość wyraźnie pokazuje, że mogą te straty się na różnych rynkach pojawić. To, gdzie jeszcze polska gospodarka kreśli dołek. Poza inflacją, która będzie sięgała 3-3,5% w przyszłym roku, no to jeszcze jeden dołek, który będzie mniej przyjemny, bo związany z bezrobociem, a konkretnie z rynkiem pracy. Stopa bezrobocia w Polsce, którą masz zaznaczoną dokładnie w tym miejscu, to wyraźnie pokazane, że w tej chwili bezrobocie w Polsce dalej uklepuje dno. I te 5% to również moim zdaniem szansa. W zasadzie najniższy poziom tego bezrobocia, który będziemy mieli okazję obserwować w najbliższym czasie sezonowo, bezrobocie wzrośnie tak samo jak wzrastało tu, tak samo jak wzrastało tu, czyli w 2018, w 2019 roku i w 2020 też na początku wzrośnie. Ale nie to jest najgorszą informacją. Najgorszą informacją jest to, że jak możesz zobaczyć na tym wykresie, w miarę upływu czasu, przez kolejne lata, widać było spadającą dynamikę zatrudnienia. A więc najlepszy czas dla pracownika w polskiej gospodarce też się skończył. I chciałbym, żebyśmy się tu też dobrze zrozumieli. Polski konsument dalej będzie trzymał się dobrze, dalej będzie wydawał dość dużo pieniędzy, ale to już nie będą takie czasy Eldorado pracowniczego i konsumpcyjnego, do którego się niedawno przyzwyczailiśmy. Na koniec, jeszcze dwie informacje, konkretnie o polskiej produkcji przemysłowej, która myślę, że też pokazuje, że ten gospodarczy zygzak, czyli rośnie, spada, rośnie, spada. No nie zachęca specjalnie do tego, aby angażować się mocniej wprost w akcję. Oczywiście inwestowanie łyżeczką, a nie choklą na długi termin jest zawsze dobrym pomysłem. Lepiej powoli łyżeczką odkładać pieniądze i inwestować, ale tylko w sytuacji, kiedy masz do dyspozycji długi termin, a więc przynajmniej 5-7 lat. To jest zupełnie dobra strategia, przy czym jeżeli chcesz najbliższe 5-7 miesięcy zarobić kokosy, to na giełdzie i na akcjach na ten moment bym się tego nie spodziewał, szczególnie patrząc po produkcji przemysłowej, a także po indeksie IFO. Z pewnością wiesz, że indeks IFO to jeden z ulubionych moich indeksów, który analizuje, patrząc, co też się dzieje w gospodarkach dookoła Polski, a konkretnie w tej niemieckiej gospodarce. I co tam widać? No ci z Was, którzy już mieli okazję widzieć ten wykres, wiedzą, że tutaj mamy stabilizację stagnacji. Te wszystkie dane, a konkretnie nas interesuje najbardziej ta środkowa, to dokładnie informacja, która pokazuje, że w niemieckiej gospodarce uklepaliśmy dno i na nim zostaliśmy. Nie dzieje się tam nic, co mogłoby sprawić, żeby pozytywnie wpłynęło na polską gospodarkę czy polską produkcję. To niestety oznacza, że ten poprzedni slajd, czyli polska produkcja przemysłowa w najbliższym czasie rekordów na pewno nie będzie bił, a super, jeżeli będzie. Tak, na mniej więcej 2-4% plusie. To naprawdę byłby rekord świata. No i teraz, skoro o rekordach świata, to jeszcze ostatnia informacja. Czy w związku z tym można oczekiwać, że mimo to najbliższy miesiąc, czyli grudzień, to będzie rajd Świętego Mikołaja na rynkach, a konkretnie na warszawskim parkiecie? Nie mam dla Ciebie dobrych informacji, nie spodziewam się tego rajdu. Nawet bym był w stanie się założyć, że tego rajdu nie będzie. Ale. To nie jest zła informacja, bo mam dla Ciebie jeszcze jedną. Mianowicie, jak możesz spojrzeć na ostatni wykres wig w ostatnich trzech latach, widać wyraźnie, że rajd Świętego Mikołaja faktycznie raz się przydarzył. Tutaj w 2016 roku. W 2017 roku już takich rekordów nie było. O tutaj i w 2018, a w zasadzie w końcówce 18 też fajerwerków nie było. Przy czym chcę zwrócić twoją uwagę na jeden konkretny fakt, który w odniesieniu do twoich pieniędzy może mieć duże znaczenie. Zobacz, że efekt stycznia, czyli w styczniu tu, w styczniu tu i w styczniu tu za każdym razem na razie były zwyżki. Osobiście te zwyżki przypisuję tym wszystkim spóźnialskim, którzy inwestują w IKX -e, w fundusze, które potem muszą zainwestować pieniądze na warszawskim parkiecie. I dlatego, jeżeli chciałbyś na bardzo krótki termin coś zarobić, ale pamiętaj, że robisz to na własną odpowiedzialność i nie inwestuj wszystkich pieniędzy, to myślę, że na rajd świętego Mikołaja nie ma się co nastawiać. Ale efekt stycznia, czyli to, że styczeń jest lepszym miesiącem, niż pozostałe. Na razie wypada dość dobrze. Ja spróbuję. Myślę, że ten efekt stycznia... Tym razem też zadziała, tylko pamiętaj, jeżeli chcesz spróbować, to jest zdecydowanie krótki termin dla spekulantów. jeżeli myślisz o długoterminowym inwestowaniu, po prostu oglądaj, subskrybuj DNA Rynków, aby dowiedzieć się, czy tu mieliśmy rację. Na kolejny odcinek oczywiście już teraz serdecznie Cię zapraszam i na tym kolejnym odcinku, w tym kolejnym odcinku DNA Rynków będzie gospodarcze podsumowanie 2019 roku. Będę mówił o najważniejszych wydarzeniach na 2020 rok, a także o tym, gdzie... I jak inwestować w 2020 roku, czyli już za miesiąc, całkiem niedługo. Szybko zleci. I jeżeli chcesz być na bieżąco, to oczywiście subskrybuj DNA Rynków i zobacz yy, i koniecznie zapisz się na newsletter DNA, oczywiście na stronie dna-rynków.pl. Ja tym samym dziękuję Ci serdecznie za uwagę i oczywiście polecam być na bieżąco. Na bieżąco z najważniejszymi informacjami gospodar gospodarczymi dla giełd, gospodarek i dla twoich pieniędzy. A to wszystko w DNA Rynków. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia, do zarobienia.